powiem o Brudnopisie. To jest bardzo ważne miejsce. Miejsce, które jest tylko wasze. To jest jak notatnik. I jeżeli nikomu nie dacie linku do tego Brudnopisu, to raczej nikt tam wam specjalnie nie będzie przychodził. I w tym notatniku wy możecie robić, co chcecie. Ja na przykład mam bardzo różne rzeczy. Jakieś linki tutaj powrzucane. Może napiszę o tych osobach i sobie zapamiętałam tutaj. Ale to jest miejsce, w którym też można tworzyć nowy artykuł. I jak mam Brudnopis, u mnie to już się stworzyło, ale u was powinno być coś takiego jak utwórz stronę i wtedy jak to klikniecie, to będziecie mogli edytować. Można edytować na dwa sposoby. Masz edytuj i masz edytuj kod źródłowy. Edytowanie kodu źródłowego to jest pisanie różnych dziwnych znaczków. I to się przydaje, ale dopiero później, jak chcesz coś uzupełnić. Piszesz generalnie przez opcję edytuj, bo jak klikniesz sobie edytuj, to tutaj po prostu piszesz jak w Wordzie. To jest super proste, bo tu też są bardzo podobne funkcje jak w Wordzie. Różne style. Albo pogrubienie, kursywa, przekreślenie, albo wykropkowanie. To są rzeczy bardzo intuicyjne i zaczynam sobie pisać. Każdą rzecz możecie cofnąć i poprawić. Żeby nie było tak, że nagle mi zabierze prąd albo coś się stanie. Zapisz zmiany. Pamiętajcie, żeby zapisywać co jakiś czas, żeby to nie zniknęło. Jak klikniecie zapisz zmiany, to jest zawsze ten niebieski przycisk tutaj, to wyskakuje takie okienko, gdzie można napisać, co wy takiego nowego tutaj stworzyliście. Ja napiszę, że zaczynam nowe hasło. Można też zaznaczyć, że dodałam jakieś drobne techniczne uwagi albo redakcyjne rzeczy. Załóżmy, że coś tam ja jeszcze dalej piszę, bo to można tak pisać, pisać i pisać, za każdym razem zapisywać. Cały czas pracuję na tym moim notatniku. Cały czas jestem w Brudnopisie. Jak tu macie u góry Brudnopis i tu macie Brudnopis, to znaczy, że nikt więcej tego nie widzi. Możecie iść spać, możecie wrócić za 5 godzin, aby tylko zapisać te zmiany.